Siemanko, ja jestem Rossi, witam was ponownie w Uncharted, jest już to 5. odcinek. Hector Alcazar, właśnie. A więc tak, generalnie wypuścił nas z więzienia. Jak dawno to planowałeś? W której tu trafiłem. Musimy teraz właśnie uciekać, to jest opowieść Samuela właśnie, który jemu opowiada Nathanowi, jak on się wydostał z więzienia. Oczywiście miał tutaj dożywocie, miał tutaj całe życie spędzić. Ci ludzie to sadyści. Wyświadczamy światu przysługę, tak? Masz. Może się przydać. Dobra, mamy Gnata, także... Okej, wziął go, będzie sekwencja strzelana. Pamiętasz, jak z niej korzystać? Raczej. Zaraz sobie przypomnę. Abrantoras las puertas. Ale Hektorze, jak to zrobisz? Wybuchną tu rozruchy. Dokładnie. No i wtedy będziemy mogli uciec sobie bez problemu. No i zajebiście. Przeładowanie to jest trójkąt, ciągle to jeszcze zapominam, okej. Lecimy sobie. Jest headshot. Asysty w celowaniu mam wyłączone to wszystko. I chciałem sobie przód zabawy, bo tak to zaczęło, żebym nacisnął sobie celowanie, od razu bym na głowę, tak że to nie ma sensu żadnego. O, po prostu, pyk i już od razu na głowę wycelowała, tak to sam muszę podcelować, to jest o wiele fajniejsze. O kurde, ale to już dobra, chowamy się. Dawaj! Samuel, schowaj się! O, pięknie wszedł. Kolejny wszedł. Na górze jeszcze jest. Zajebiście. Wszyscy nie żyją. Widzisz? Wszystko zgodnie z planem. Tak, widzę. Szkoda, że mam mało amunicji, ale zawsze to jest lepsza broń. Co teraz? Estamos en posición. ¿Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Całe, schowaj się. Nie ma problemu. Co? A, w to co? Bez pytań. O, kurde! Jesteś cały? Ta, nic mi nie jest. Samo wie. Jesteś gringo? Gigi. O, amunicja już poszła, no to trudno. Trzeba poradzić sobie z pistoletem jednak. O, dziękuję. Lecimy. Okej, X to jest zmiana ręki, spoko. Amunicja jest do wiele przybroni, do tego MP. Tyk. Ja próbuję tutaj headshoty strzelać, od razu jakieś wyzwania sobie porobię, bo są. Typu zabij 50 strzałem w głowę danej broni. Aj. Ale to będzie długo trwało, także nie mam co się tam bawić. Trzeba uciekać po prostu. Dobra, jeszcze amunicja. Samuel, schowaj się! Dobra, dobra, już się chowamy. Samuel, za chwilę czeka nas śmierć albo wolność. Jesteś gotowy? O kurwa! Za dwie doli, chowaj się. nie mam, szkoda, by się bardzo przydały teraz. Dobra, dostał chyba headshota nawet. Jednak chyba dała, zmienię teraz ten pistolecik, bardziej dokładny będzie. Aj! Chyba teraz mi się zmienia broń, a X mi się zmienia. Właśnie na to chodziło. Dobra, nie żyje. Jak to z tą bombą trzyma? Samuel, odsuń się! Dobra, już się odsunąłem, dawaj wypieprzaj. Cholera jasna. Na oślep to mi tutaj nic nie da, ja się zajmę tymi na dole. Chowaj się, kurde! Ładne fajerwerki przynajmniej są. O, pięknie! Tak, dokładnie o to chodzi. Gdzieś tu jeszcze skarby jakieś będą pochowane, bo jakoś o nich to też sobie zapomniałem, że są. Gdzieś tutaj. Ale no dobra, lecimy dalej. W sumie... walić te skarby. O, jak fajnie on ma RPG. Też sobie. O, już ty! Mam cię! I oni pobiegli. Dobra, mamy już transport, także chyba jeszcze misja będzie zakończona, albo jeszcze będziemy musieli obraniać pełno. Proszę, Samuel, pij. Nie, dzięki. Czuję się znakomicie. Jesteś odwodniony. Śmiało, pij. Dziękuję. To... co teraz zrobi Samuel Drake, he? Rany, nie wiem jeszcze. Wezmę kąpiel. Prześpię się w łóżku. Kobietą. Poszukam jakiejś bardzo miłej pani. Odszukam brata. No, to chyba niezły początek. Owszem. A jak myślisz? Ile czasu będzie ci potrzebne, żeby odnaleźć skarb Avery'ego? Jeszcze tego nie wiem. Jak wrócę do Stanów, wznowię poszukiwania. Ile czasu? Będę wiedział, jak zacznę. Ale wiesz, gdzie go szukać? Tak. Wiem, ale... słuchaj, przecież Avery nie zostawił żadnej mapy z zaznaczonym krzyżykiem czy czegoś takiego. Mam dobry trop. Okej. Momencik, dobra? Chwileczkę. Ej, spokojnie! No dlatego w życiu nic nie ma za darmo. Lubię cię, Samuelu. A co ważniejsze, uwierzyłem ci. Dlatego tu jesteś. Ja odnajdę ten skarb, tylko daj mi czas. Damy ją, Kucio. Widzisz, problem w tym, że zaczynają nachodzić mnie pewne wątpliwości. Hektorze, posłuchaj. Znajdę ten skarb. Przysięgam! Ile czasu? 6 miesięcy. Ludzie to lenie. Zawsze proszą o więcej czasu niż potrzebują. 3 miesiące. 3 miesiące? Co? 3 miesiące. Połowa dla mnie. Dasz radę. Powiedz. 3 miesiące. Połowa twoja. Słuchaj. Jak zwiejesz lub spróbujesz ukryć skarb, albo zrobić coś głupiego, na przykład polecisz na policję, dowiem się. A wtedy nie znasz dnia ani godziny. Zapewniam cię, że będziesz umierał w męczarniach. Masz. Wstawaj. Słuchaj, najbliższe miasto jest 10 kilometrów stąd w kierunku słońca. Dawno nie widzieliśmy wschodu za kratami, co? Vamos! A jak już go znajdę? Co wtedy? Nie martw się. Jak przyjdzie czas, odbiorę co swoje. Buena suerte, Samuelu. Alcazar mnie puścił i... Co dalej? Niedobrze. Wystarczyłoby podjąć stary trop i... Stary trop? Sam jaki znowu trop? Po naszej ucieczce Rafe za majątek rodziców wykupił wszystkie ziemie wokół katedry świętego Dyzmy. Szukaliśmy tygodniami. Żadnego skarbu tam nie ma. I wciąż niczego nie znalazł. Nie dziwi mnie to. Dlaczego? Ano, wiesz, też sobie tu i ówdzie pokopałem. I wiesz co? Tego Rafe na pewno nie znalazł. Nawet nie wiesz, ile można znaleźć w internecie. To krzyż świętego Dyzmy. Tylko pamiętasz, ten nasz był uszkodzony i pusty. Ty, ale ten jest cały. Avery zrobił więcej krzyży. Więc to, czego brakuje temu z Panamy... Zapewne jest w środku tego. Mhm. No dobra. Gdzie on jest? O, ten kunsztowny krzyż ma być licytowany za 3 dni w domu Rossich. W domu Rossich? O, znasz miejsce? Tak. A jak zamierzasz zdobyć zaproszenie na ekskluzywną, czarnorynkową licytację? Aż miło słyszeć. Zaproszenie niekoniecznie będzie potrzebne. Aha, tak. A skąd weźmiesz kasę na przybijanie ofert? Mogę wziąć drugi kredyt mieszkaniowy, a i tak nie wystarczy... No... No tak, ty chcesz go ukraść, nie? Nie. Chcemy. Poruszyć. O nie. Nie, stary, ja nie mogę. Odpadam. Co? Nie, stary, ja raz na zawsze z tym skończyłem. Poza tym jest pełno ludzi, cała masa, którzy lepiej się nadają do takiej roboty. No kto? Nie wiem, może... Yes. Na przykład Charlie Cutter. Nie. Wielokrotnie się sprawdzał w takich akcjach. Absolutnie nie. Nie powierzę Charliemu Cutterowi, ani nikomu innemu z twoich kontaktów, swojego życia, okej? Potrzebuję ciebie. Rany, sam. Musi być jakieś inne wyjście. Nie mam już na to czasu. Alcazar mnie załatwi. Skarbie, to ja. Tak, posłuchaj, kochanie, nie uwierzysz. Jameson, wyobraź sobie, właśnie przyniósł pozwolenie. Tak. Wiem, ale... Chyba jednak wezmę tę robotę w Malezji. Ale bryczki. Widzisz coś? Kogo mogli dopiero zrypać. Całą bandę nadzianych i odpicowanych gangsterów. A Sullivana coś nie widać. Wciąż mamy dużo czasu. Wygląda na to, że magazyn znajduje się w budynku na tyłach domu. Widzisz tam coś? Tylko górną część i dach. Bardzo chciałbym wiedzieć, co tam trzymają. Skup się na krzyżu Avery'ego, okej? Okay? Na pewno zgarnąłbyś coś dla swojej żonki. Braciszku, prosta akcja. Ta, prosta. Byłaby prostsza, gdyby było nas tylko dwóch. Sam. Już byśmy tam byli. Ale z hukiem. A nie masz przypadkiem jakiegoś planu B na wypadek, gdyby Sullivan jednak spękał? Nie, bo on nie nawali. A jak go złapią? Sam. Zna organizatorów aukcji. Wkręci się na imprezę, wejdzie na górę, otworzy okno i voilà. To dobry plan. Aha. No, słucham. Dobra, mów. A co jak zwinie krzyż dla siebie? Nie ma takiej możliwości. Victor Sullivan, wiesz o kim mówisz, prawda? Tak, oszukał kiedyś paru ludzi, ale nie nas. Może nie ciebie. Wiem, że za sobą nie przepadacie. Delikatnie mówiąc. Ale ja mu ufam, jest dla mnie jak rodzina. Nie, no, Sam, proszę cię. Chcę, żebyś mu zaufał. Dobra, luz. Bez obaw, on zrobi swoje. W końcu. Ale nie uwierzę, że choć przez krótką chwilę nie rozważałeś ewentualności... Tam. Widzisz? Zaufanie. Ej. Nie ubróć smokingu. To jest. I zaczynamy szóstą sekwencję, złodziejska krew. Także zapraszam was już do następnego odcinka, który pojawi się jutro. Jeżeli spodobał wam się ten odcinek, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i trzymajcie się, do zobaczenia w Uncharted. Siema!